Dzień dobry, cześć, siema, witam wszystkich w kolejnym materiale z The Hunter Classic. Chyba 90 już, przynajmniej takie oznaczenie prawdopodobnie ma ten odcinek. Dzisiaj nietypowy materiał, gdyż pomyślałem, że pójdziemy sobie również z nietypową przez to bronią. Chyba najsłabszą bronią, jaka znajduje się w tej grze. Bronią, którą z tego co widzę nikt nie używa. Nie wiem, czy ktokolwiek o niej pamięta, ale mowa tutaj po prostu o wiatrówce. Mam w rękach właśnie wiatrówkę, którą wykorzystam sobie do tego polowania. Będzie to luźny materiał, właśnie jej poświęcony. I nie bez powodu znajdujemy się po tej stronie rezerwatu, gdyż tutaj znajduje się strzelnica. I rzucimy sobie okiem, jaki jest opad pocisków tudzież śrutu, no bo tutaj mamy śrut. Kiedyś marzył mi się zakup takiej wiatrówki. Miałem taką klasyczną, łamaną na sprężynę Huntsmana, czy coś takiego firma się nazywała. Całkiem mocna była. Nie wiem, czy nawet nie przebijała ta legalność tą. Nie wiem, ile FPS-ów, 17 czy ileś. Pies, chodź tu. Zbindowałem sobie przyciski do wołania psa. Ale patrzcie, kogo my tu mamy, bo mamy aportera. Wziąłem sobie aportera, który to trochę mi pomoże w razie czego przynosić te zwierzęta, bo on oczywiście nie jest tylko na ptactwo z polowania na czatowni, można go wykorzystać w polowaniu na króliki, więc myślę, że w ramach takiego urozmaicenia sobie tego polowania... chyba pies nie jest zainteresowany tak bardzo tym polowaniem jak ja jestem, no ale dobra, mniejsza. Rzucę sobie jako ciekawostka, choć nie wiem kiedy ten materiał się pojawi, ale może są osoby, które nie śledzą karty społeczności, Twittera, to i w ogóle Huntera jako tako z grubsza, to pojawiła się informacja o nowych umaszczeniach zwierząt. Między innymi koziorożca alpejskiego, bawoła wodnego, dalej mulaka, dzikiej świni i chyba czegoś jeszcze. Fajne, bo takie łaciaty, różne tego, tamtego. Ciekawi mnie to, że ta informacja nie wyszła jako pierwsza, jako oficjalna, tylko wrzucił je tak zwany kanał Blinky the Hunter, który prawdopodobnie ma dostęp do beta serwerów i tam właśnie na tych beta serwerach pojawiły się te umaszczenia. On nagrał filmik, pokazał, więc no. Kiedy to oglądacie, możliwe, że już jest oficjalna informacja, nie? Ale... typa, zrzut. Ale może tak nie jest. Dobra, weźcie tutaj. Walnij. A ja sobie zbiorę ten zrzut. Więc fajnie, że coś tym Hunterem robię. Ostatnio sobie gadaliśmy, to główna konkluzja była taka, że jeśli chodzi o nowy rezerwat, to ja bym nie liczył osobiście właśnie na jakieś takie rzeczy jak... Chociaż z drugiej strony, jak wejdziecie sobie na Twitter, jak wejdziecie sobie na Discorda oficjalnego, znaczy Hunter Classic i Kotwa, bo one są połączone, są oddzielne kanały pod to i pod to, ale Discord jest tak jakby jeden, to powiem wam, że mam. Ruch jest. Ludzie wrzucają, chwalą się zdobyczami, w ogóle różne rzeczy, gadają, wymieniają się opiniami, doradzają sobie. Więc no, pokazuje to, że w tą grę ludzie grają. Tylko nie wiemy jednej ważnej rzeczy. Ile twórcy zarabiają na klasiku? No to jest dosyć ważne. Chyba ważniejsze nawet niż aktywność, chociaż myślę, że można by było to zostawić na równi. Ale dobra, nie przedłużając. Jesteśmy na strzelnicy. Jak jest tuś tu nowy, warto wspomnieć, że na strzelnicy nie tracimy amunicji. Mamy tutaj tarczę na odległości odpowiednio. Dobra, weźmy sobie tak mniej więcej bliżej. 20, 40, 60, 80 i 100 metrów. Jeśli chodzi o strzały, 20, 40. Myślę, że tak na środek mniej więcej strzelamy bezpośrednio. Jeśli chodzi o 60, to co pamiętam, to już trzeba między kreską pierwszą a środkowym. Dokładnie. 80, trochę powyżej albo poniżej pierwszej kreski? Weźmy powiedzmy kreskę. No tak ciut powyżej. A jeśli chodzi na 100 metrów, bo tam już mamy stówę, no to prawie ta kropka, nie? Jak dobrze pamiętam, strzelmy. No chyba nawet trochę powyżej. Coś takiego. Więc jak widzicie, pierwszą wadę można od razu zauważyć. Jest to broń, która ma masakryczny opad pocisku. Tudzież śrutu. Druga sprawa jest to jedna z, jak nie najsłabsza broń w tej grze, ale kompensuje to oczywiście swoją głośnością, która jest bardzo znikoma. Czyli też, że jest to najbardziej cicha broń w grze. Chociaż nie wiem. No, może nie licząc broń sieciwowej czy coś. Ciężko mi powiedzieć, musiałbym zobaczyć na wiki, jak to wygląda, wiecie, tak w liczbach. A tutaj przeniesiemy się na drugą stronę, dlatego że jedyne, z czego chciałem tutaj spróbować, to pokazać wam po prostu te
ten opad. I ruszmy sobie przed siebie. Polujemy oczywiście na króliki, które najczęściej spotykam w tych terenach tutaj. Oraz bażanty, które są... w sumie to wszędzie są. Króliki też gdzieś tutaj można spotkać. No myślę, że sobie popolujemy, zobaczymy jak nam to wyjdzie. Tytułem wstępu chyba tyle. Poza brońmi, którą... poza tą docelową bronią, wiatrówką. Tam jeszcze HMR-a z lunetą 12 w celu... Ja bym gdzieś bardzo daleko zobaczył jakiegoś królika czy tam bażanta, to strzelę sobie go po prostu. I w razie jakby wyskoczył jakiś myłkuc, nie wiem, coś pożądanego innego z grubej zwierzyny, to mam rewolwer 44, mogę sobie ją wykorzystać do mulaka czy coś. Ale raczej nie liczyłbym na to, że spotkamy coś ciekawego. No ale mówię, czasem się zdarza. Miałem już taką sytuację, że na przykład kiedyś polowałem sobie na kojota i spotkałem myłkusa. Warto być przygotowanym na wszystko. A tymczasem tytułem wstępu myślę, że to będzie tyle. Ja sobie powoli ruszam tamte tereny, które sobie oznaczyłem. Będziemy szukać królików. Można sobie zawsze ułatwić, jak ktoś chce, przyczytować w cudzysłowie i zmniejszyć sobie grafikę na low, rendering na low i tak dalej. Wtedy po prostu ta trawa, która znajduje się dalej, nie renderuje się. Dopiero jak przybliżacie i ogólnie wszystko jest takie pikselowate. Tutaj po prostu lepiej widać te króliki. No ale tutaj nie będziemy oczywiście szli na łatwiznę. Idziemy tak, jakbyśmy normalnie szli. Od razu tutaj chciałbym zaznaczyć, że nie wykluczam tego, że wybierzemy się jeszcze na inny rezerwat. Prawdopodobnie Hirschfelden. Zobaczymy. W zależności od tego, jak będzie nam szło polowanie tutaj. Tutaj od razu wydaje mi się, że polowanie będzie trudniejsze z tego względu, że jest tutaj sporo takiej trawy, która w jednym miejscu jest wyższa, drugiej niższa i tak dalej. Chociaż utrzymanie tej broni i machania celownika jest dosyć chyba spoko z tego co pamiętam, bo nie jest to jakoś bardzo ciężka broń. Też trochę tam może ją mam nabitą, nawet nie wiem, nie sprawdzałem. Ale w Hirschfelden oczywiście jest dużo prościej, bo są te duże otwarte pola, gdzie łażą często bażanty w znacznych ilościach i tam można spokojnie na przykład położyć się. Choć to też nie ma akurat jakiegoś większego znaczenia, ponieważ posiadam coś takiego jak pastora myśliwski, który no podbija mi chyba o 7 leveli czy coś takiego skilla w broni, której używam na tym pastorale, więc tutaj mulak się odzywa, to znaczy łania po prawej. A tam widzimy pierwszego osobnika i pies mi szczeka. Chyba też coś wyczuł. Teraz tak, królik jest 200 metrów. No to zaczynamy Klaufest. Wyżej. Jeszcze wyżej. No tak prawie, prawie. Tylko trochę zeszło. Widzicie, schodzi na lewo trochę. Musimy wziąć korekty, ale mniej więcej dobrze. Dostał. Dostał, ale widzicie jaki to jest potężne zerowanie? O kurde. Tu niestety jest taka sytuacja, że z tej wiatrówki, jeżeli nie trafimy w głowę królika... Zobaczcie ile tego tam lata, bo swoją drogą. Jeżeli nie trafimy w głowę, to nie mamy co liczyć na to, że padnie na miejscu. Zresztą nie wiem, czy sam strzał i trafienie z takiej odległości powali go. Więc... strzelanie takiej odległości jak 200 metrów nie jest zbyt dobrym pomysłem. Ale wiecie, no potestowaliśmy sobie. Trafiliśmy, nie wiem, za którym razem. Za piątym? No z tego co widzę, to tak. Zawołajmy sobie psa. Niestety pogoda nam się troszeczkę psuje. Ale z drugiej strony nie powinno być z tym problemu. Może nawet lepiej, ponieważ te króliki wtedy takie bardziej świecące są. Że widzicie, no z tej odległości trawa się do końca nie renderuje. I o tym wspominałem właśnie na początku. W momencie, kiedy ustawicie sobie grafikę na low, to wiecie, już na takiej odległości macie po prostu pusto. Dopiero jak przybliżecie lornetko, tak jak ja, to się renderuje. Dostał. Ileż? Dobra. Na 80 to jest jeszcze spoko, bo mniej więcej wiem jak strzelać, zresztą byliśmy na tej. No na strzelnicy, nie? Więc wiemy. No i tu możemy wykorzystać psa. Niech sobie coś porobi na tym polowaniu. Nie będzie się nudzić na pewno.
Zawsze to może jakiś poziom troszeczkę powbija. Nie wiem, czy to jest jakaś różnica, jeśli chodzi o wbijanie poziomów w zależności od polowanego gatunku, czy po prostu jest to zawsze równomierne, ale w czasie my możemy po prostu poruszać się do przodu. Z tego co widzieliśmy tam za tą górką, na pewno było jeszcze kilka sztuk, która się rozbiegła. Witaj, przyjaciółko. Dziękuję. A, dostał w głowę, widzieliście. Dostał w głowę, a jeszcze kawałek przebiegnie. To właśnie wyraźnie świadczy o potędze tej broni. Zastanawiam się tylko, jak ten królik, który dostał na początku z tej potężnej odległości, niestety nie zaznaczyłem sobie jego pozycji i nie mam pojęcia, czy on gdzieś tutaj, czy to było gdzieś tutaj. Dostał mniej więcej w łeb. Ale się tutaj rozbiegały. A to tak na farta trochę, ale one będą dalej uciekać, nie? No, tu mogę trochę wyżej dać. Ale jest to cicha broń, widzicie. Tu strzelam, tam gdzieś się samiec mulek odezwał, tu idzie coś świnie, w ogóle wywalone ma totalnie. Tam ucieka. Ja czy się zatrzyma. No, zatrzymał się, ale podejrzewam, że gdzieś tam niżej. A co ciekawe, ten co dostał w ciało. I chyba sobie zaobserwował to uderzenie, więc no nie będzie proste to polowanie. Strzelając, trzeba będzie jednak trafiać w tą głowę, bo i tak no, organów jako takich niestety króliki, niestety albo nie posiadają. Gdzieś się tu ukrywasz, przyjacielu, tylko ja cię niestety nie widzę. Spłoszony w tę stronę. Jezu, to śledzenie tych królików to no... Fajnie pokazuje, nie? Spłoszony tam, ślad w drugą stronę totalnie. Króliki mi się gdzieś poukrywały, ale mamy tutaj bażanta, samca. Zobaczymy, jak sobie ta broń poradzi w przypadku bażanta. Dostał. Teraz pytanie, czy dostał ten pierwszy strzał? Ach, bliziutka. No taka zabawka, powiem wam, ta broń. Kuźwa, ile byków się odzywa w ogóle. Teraz pytanie, czy dostał właśnie raz czy dwa razy? Pies mi przyniesie. A ja w tym czasie się porozglądam, czy nie ma tutaj więcej tych porządów. Rzucę sobie okiem tam jeszcze, bo się chyba odzywał jeszcze jeden samiec. Przy czym pamiętajmy, że mamy wabik. Ale to za chwilę sobie go użyjemy. Dzięki. I dostał, widzicie, dostał dwa razy, dopiero za drugim razem padł, więc prawdopodobnie byłoby tak samo jak w przypadku tego królika, że jeden strzał nie wystarczy. No to pokazuję wam po prostu. O, jest i on. Dobra, może wyląduje. To spróbuję go złapać. To wam pokazuje. Że rzeczywiście nazywanie tej broni najsłabszą w grze nie mija się chyba z prawdą. O, dzięki za odpowiedź. O, gdzieś przed nami. Ja chciałbym schodzić na dół, chociaż nie wiem, czy on znajduje się jeszcze przed nami, przy tej górce, czy już za nią. Więc powiedzmy, że podejdziemy sobie od lewej. Pobawimy, to jest taka zabawa, powiem wam. Myślałem, że ta broń jest ciut mocniejsza, że wiecie, że ona trafi takiego królika nawet w ciało i on dobra przeżyje, pobiega, ale w końcu padnie. A tu się okazuje, że on jest po prostu, ma możliwość zaabsorbowania tego uderzenia, tego pocisku i w zasadzie nic sobie z tym nie robi później. Dopiero jak drugi raz trafimy, to jest to na tyle wystarczający strzał, żeby go powalić. Jest tutaj. To co, głowa? Że to niewiele dało. Przeżył. Chyba, że w głowę nie trafiłem. Dobra. Nie wiem, czy to jest ten. Ale to jest z pozycji leżącej. Walniemy go po prostu w tułów. Mniej więcej na środek. Zobaczymy, jak zareaguje. Dobra, mamy go. Chociaż podejrzewam, że będzie analogicznie, że to jest ten sam. Dostał dwa razy i dopiero za drugim strzałem padł.
ale dobra, upewnijmy się. Tutaj już nie będę psa wołał. Podbiegniemy. Nazywa się kolejne. Zobaczmy. Aż gdzieś tam dalej. Dobra, jak się odzywa, to powiedzmy, że weźmiemy. Ale to jest... O, widzicie, ten dostał tylko raz. No dobra, mamy dobry prognostyk. Da się z tym bawić. Może po prostu trzeba walić mniej więcej tak na środek i powinno być w porządku. Zobaczymy. Chyba, że to... Znaczy wiecie, tu jeszcze zależność ma oczywiście odległość, do jakiej strzelamy. Dobra, odpowiadam. Nasz bażant. No, widzę go nawet. Nie jest sam. To 3 sztuki to marzo. O, nawet więcej. I tu mamy odległość 120 metrów. Chcemy się pobawić znowu? Czemu by nie? Kurde, nie wiem, czy ja w ogóle trafiam, czy nie trafiam, czy o co chodzi. Nie widzę, gdzie ten pocisk upada. To jest moja decyzja, podejdę sobie bliżej, bo ewidentnie albo przelatuję, albo nie delatuję. Nawet nie wiem, gdzie ten pocisk upada, więc ciężko by w ogóle skorygować strzał, nie? O, i tam. I się porozlatywało wszystko. To jeszcze łażą kury. Ten samiec jest gdzieś tutaj w tej trawie. W tym czasie zbierzmy sobie tego, to muszę pamiętać o tym psie, co go zostawiłem. Ale naprawdę emocjonalne to polowanie jest niesamowite, nie? Nie wiem, czy to ma sens jako tako. Awik oczywiście działa tylko lokalizująco, nie jestem w stanie zawabić go w ten sposób, żeby tu podszedł. Chociaż akurat ten mniej więcej jest tutaj ładnie widoczny. O, tutaj idzie samica. A, mamy ją. Dostał. Niestety słabo. A, czy to kurde, nie mogę obrócić, fuck. Jest, dobra. Przynajmniej z wyprzedzeniem siadło. Załapmy jeszcze raz, bo jeszcze jakiś się odzywa. Ale ten jest jakoś dalej. W tym czasie mogę zawołać psa. O, jak ją ścięło. A widzieliście, dostała normalnie i niestety sobie odleciała. Jak gdyby nigdy nic. Dobra, machnij to tutaj i będzie elegancko. I cyk. No i mamy tutaj dwójeczkę jeszcze. Właściwie to będziemy mieć już 6 sztuk. Jeszcze bardziej na króliki, ale tych królików, kurde, one nie pokazują się tak dobrze jak te... No, dostał 2 razy. A no, no wiadomo, bo ten drugi strzał wyprzedzeniem siadł. Tutaj w miarę fajnie... O, dobra, tam go widzimy. Jaka odległość? Znowu ponad 100, kurde. Dostał. Dostał, ale... Ewidentnie takie strzelanie nie ma totalnie sensu, bo on dostanie, ale i tak sobie z tym zaraz nic nie zrobi. Dobra, to nawet fajnie siadło. Nie, z takiej odległości to nie. Ale ta tutaj fajnie leciała akurat w naszą stronę, więc wyrwała dzidę. I jest kolejna sztuka, 7. Tam chyba jeszcze coś jest. Tak. Dostała, widzieliście, w tyłek. I drugi strzał. Kurde, skillowa to broń, trzeba kurde dobrze wyprzedzenie dawać. Ale może jest, że bażanty za bardzo nie wiedzą, co się dzieje, nie? Normalnie to by wystrzeliły w powietrze, a one dostają raz i potem sobie uciekają po prostu. Po ziemi, nie? Tak o. Kolejna samica przed nami. Ale tutaj już pozwolę sobie podejść, nie będę strzelał z daleka, bo nie chcę za nią ganiać. Chcę po prostu... Co w zasięgu wzroku tutaj jeszcze złapię, to po prostu spróbuję... O kurde, cholera, trochę ich tu więcej. Dobra, tu mamy samca, który ewidentnie mnie już widział. Teraz pytanie, czy jeżeli ja go powalę na miejscu, powiedzmy za pierwszym strzałem, to czy tamte się spłoszą? Bo jeżeli one się tak będą płoszyć, to ja... Największą zaletę tej broni, no, tracimy trochę, nie? No i się spłoszyły. Chociaż tutaj trochę bliżej było, ale...
jak widać, rozleciały się. Tam sobie jakiś idzie. Się nie spłaszył, w sumie to ona. Bo to co mówiłem, że one nie uciekają, no to może jest jakiś plus, ale czy to jest warty plus? Ciężko mi ocenić. Trochę narzekam na to broń, myślę, że zasłużenie. Chociaż no, widziałem na co się porywał po części. Ale mimo tego, że narzekam, to już zarobiłem 210, walnąłem 10 sztuk. Tylko też sporo tych bażantów po prostu tutaj sobie lata, no i te strzały dobre w miarę. Bo te wyprzedzające siadają, więc dwa razy trafiam i powalam. Dobra, oczy szeroko otwarte, bo gdzieś tu w trawie jest bażant. Jako, że mi nie odpowiada, to pewnie już się schował. Dobra, już uciekaj. Dostał w czapę, nawet nie poczuł. Dobra, gdzieś tutaj jest, ale go nie widzę. Wiem, że nie dozwolona. Jest i nasz bażant, przyjaciel. Kurde, ile tutaj tego łazi. Trzeba zabrać ze sobą jakiegoś świerszcza, zresztą no ja mam Heimera, mógłbym się pobawić, no ale bez sensu, nie no, nie po to, żeśmy wzięli to wiatrówę i zapowiedzieli odcinek, żeby teraz iść na odpiznę. Ale to wszystko się kurde płoszy, nie? To jest tragedia. Samiec też się spłoszył, jak gdyby nigdy nic. A może ty jeszcze? Odbiła. Ale ten strzał był niezły, ten strzał był niezły. Kurde, zaczynam czuć tę broń. O, tu mi wylądowałaś. No jakby tak dostała jeszcze ta, to bym się zdziwił. Ale masa tego tutaj jest, widzicie? Wszystko kurde, tylko to trafić z tej broni to jest, nie ma szans raczej w powietrzu. Ale w tym czasie możesz sobie polecieć. Dokładnie. A ja tutaj popatrzę. Bo może gdzieś tutaj na wybrzeżu jeszcze coś będzie łazić, ale ja już sobie daruję. Znaczy nie będziemy się przenosić na inny rezerwat, bo nie ma to sensu. Tym bardziej, że na innym chciałbym po prostu jak Hirfeldem polatać na bażanty, a no ich jak widzicie tutaj trochę już uzbieraliśmy, więc lepiej po prostu wrócę się do leśniczówki, spróbuję jeszcze pobawić się ewentualnie z tymi królikami, ale jakiś tam obraz tej broni mogłem wam dać. Jeżeli ktoś będzie się zastanawiał, czy warto mnie uderzać, to dla zabawy, chociaż czymże jest inne polowanie, czymże jest w ogóle granie w tą grę, jak nie zabawą. Ale może jako challenge, może coś tam mówiłem i mam. Na wybrzeżu chodzi jeszcze sobie kura. Kurde, ile ja mam tych sztuk? 11, 12, 12 przynosi mi pies. Aż mi się kurde amo z wrażenia skończyło. Więc załadujmy sobie pocisk. Dzięki psie, że stanąłeś przede mną. Wiem, że mogę zawsze na ciebie liczyć. To było ciekawe. Stała. No i standardowo. Se uciekła. Dobra, zdecydowałem się tepnąć, podbić jeszcze tutaj na króliki, chwilę popolować. Może uda się coś jeszcze złapać. Zdaję sobie sprawę, że nie wziąłem tam innego bażanta, którego wysłałem, który przyniósł mi pies, ale myślę, że niewiele straciłem. Mielibyśmy 12 sztuk, mamy 11. I śmiechem żartem sprawdziłem sobie jeszcze, ile mam upolowanych właśnie z tej wiatrówki. Możecie być zaskoczeni, ale mam ponad 250 sztuk. Więc no kurde, całkiem sporo, nie? Wiesz, jak nie było plinkingtonów, nie było hemerów, świerszcza, to polowało się na cicho właśnie na takie zwierzęta z tej wiatrówki. Tak, wspominałem to broń troszeczkę lepiej. Oj się, to się. Widzę cię. Dobra. Mam jednego, pewnie jest masa śladów, ale znaleźć jakiegoś to jest tragedia. Ale udało się. Jeden tutaj królik na miejscu, oczywiście w głowę dostał, więc padł z dystansu też niewielkiego. Więc mamy też i królika. Wszystkie ślady tutaj to są królicze. O, tutaj też jakiś ucieka. Kurde, widzisz? Ja nie widzę. Pies widzi królika, oczywiście jestem ślepy. Może gdzieś tutaj może być jeden. Ale trawa jest o tyle wysoka, że... A dobra, chyba widzę go, tak.
jest tutaj niestety tyłem. I jest kolejny. Ten pies się przydał. Tym szczeknięciem mnie poinformował, że on jest tutaj. Znaczy nie spodziewałem się go aż tak blisko, ale no pomógł mi całkiem mocno w tym momencie. Jak tam zarobek w ogóle? 300 ems, czyli gems, znaczy raczej chciałem rzec. Jest, widzę go, dobra. To jest na pewno królik. Zdecydowanie. Cyk. Kolejna sztuka. Nieźle, trochę się to rozkręciło. Myślałem, że złapię z jedno, dwie sztuki i się skończy, a tu jednak mamy trochę tego. Dało się jeszcze złapać. Oczywiście nie jestem w stanie, znaczy no niestety nie pamiętam ile dokładnie mam, ale... Tam się dalej ten Rysław odzywa. I kolejne 30 gems na koncie. Walnie się za takie dwa króliki i nam się zwraca paczka amunicji, nie? Jakby tak liczyć w takich kategoriach. Pak go widzę. O proszę. Dobra, nie mam jeszcze takiego złego wzroku. Myślałem na początku, że to kamień, ale jest i nasz ostatni króliczek do pozyskania. Więc od razu łeb mu rozdamy i zakończymy sobie to polowanie. No, nie wiem, czy w ucho nie dostał na złość. A nie, dostał w ucho, ale i tak udało się. Dostał jednak w ucho, ale mimo wszystko padł dosyć sprawnie. No, nawet niezły, bo 45 gm za niego. Więc samo polowanie pod względem ilościowym jest złe, bo 15 sztuk plus jedną zostawiłem. Zarobkowym też nie, bo prawie 400 do przodu. Dosyć takie luźne polowanko. Więc cóż, ja tą broń wam zaprezentowałem. Podejrzewam, że zniechęciłem 99% osób do jej zakupu. No ale no, ciekawa zabawka. Taka o, pójść sobie pobawić się. Wiecie o co chodzi. Z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.